Wielka jest moja troska, bo mój Kościół znany jest na łaskę mocy zła. Masoneria ze swą diabelską mocą ustanowiła swoje centrum w sercu Kościoła, w którym przebywa wikariusz mojego Syna, Jezusa, dzieci. To już nawet papież Franciszek rąba z góry, co siedzi na Watykanie. Ile tam jest lóż, ile wszystkiego. Kiedy Jan Paweł II objął stolicę Piotrową w 78 roku, dzieci, sypnięto sprawę tylko loży P2. Około 100 dygnitarzy watykańskich, wszystko masoneria. Kardynałowie, Baggio, Buonini, Wilot, Casaroli, dzieci, to jest lawina. Usadowiła się ona w centrum Kościoła. Mnie nie mogą wybaczyć i za chorego uważają, że im powiedziałem, że niedawno minęło 50 lat intronizacji Lucyfera na Watykanie urzędowego. Paralelnie w trzech miejscach. Masoneria ze swą diabelską mocą ustanowiła swe centrum w samym sercu Kościoła, w którym przebywa wikariusz mojego Syna Jezusa. Stamtąd rozszerzy swój zgubny wpływ na wszystkie części świata. Kościół znów zostanie zdradzony przez swoich, będzie okrutnie prześladowany i zaprowadzony na miejsce stracenia. Widzę, że jego krwawe prześladowanie znajduje się już u waszych drzwi. Już iluż z was zostanie rozproszonych gwałtownym powiewem straszliwego huraganu. Papież Pius XII umarł w 1958, czyli 2 lata przed moim urodzeniem. Dzieci, pamiętajcie, wypowiedział słowa: po mnie potop. Są świadkowie udokumentowane. Jeśli idzie o Kościół, powiedział: po mnie potop. To orędzia Matka Boża ogłosiła, nawet na to nie patrzyłem, 31 grudnia 1993 roku. Wszystko wam zostało objawione. Mój plan został wam ukazany, także w jego bolesnej realizacji. Ludzkość padła w moc szatana i w jego wielką władzę wykonaną przez siły szatańskie i masońskie. Matka Boża w Quito przepowiedziała masonerię. Zapowiedziała, a oni nie słyszą, dzieci. Bo w tym roku mamy wydarzenia. 900 lat powstania masonerii. 300 lat wyjścia jej z ukrycia. W 1717 wyszła z ukrycia. 500 lat wystąpienia Lutra, jednego z największych barbarzyńców dzieła Kościoła. Stulecie rewolucji rosyjskiej. Samo piekło, powiedzmy. W tym roku się kumuluje samo piekło. Bóg jest w bitwie dżentelmenem. To, co mówi Matka Boża. Wszystko zostało wam objawione. Mój plan został wam ukazany, także w jego bolesnej realizacji. Ludzkość padła w moc szatana, w jego wielką władzę wykonaną przez siły masońskie i szatańskie. Mój Kościół został przyćmiony jego dymem, który wniknął do niego. To jest parafraza do słów papieża Pawła VI. Bo aniołek sam pracował z komunistami, zdradzał Kościół i później go wepchali na papiestwo z układów koniunkturalnych. I kiedy przejrzał, bo to Bóg daje łaskę, kiedy widzi dzieje, wypowiedział słynne słowa: czuć swąd w kościele katolicki. Przebudził się i zrobił tyle. Później go już tak obłamali, że sobowtóry za niego występowały, a on był więźniem Watykanu.
Mój Kościół został przyćmiony jego dymem, który wniknął w niego. Naucza się błędów, rozpowszechnia się je, prowadząc wielu do utraty prawdziwej wiary w Chrystusa i w jego Ewangelię. Współczesny ekumenizm, też herezja chodząca za herezją. Powszechne zbawienie, kolejna herezja, dzieci. Jeden za drugim, to bym, jakbym tak zaczął się tym skupić, to by mi oczy wydubali w kościele, mnie powiesili. To by mnie współbracia powiesili. To nie musi tłumaczenia zrobić, to by swoim mnie zabiją za to. Jak byłem u kardynała, czy ty wiesz, że nasi cię księża nienawidzą? Tak, w mojej, naszej diecezji mnie najbardziej nienawidzą. Kardynał już nie wytrzymał jej. A coś to ksiądz, że prorok będzie mile w swojej ojczyźnie widziany? Dlatego cierpią teraz. Kraków drży. Ma ducha peowskiego, masońskiego, liberalnego, ubeckiego. Przecież tu było kolebka ubeków Kraków wśród księży. I większość jeszcze żyje. Dzieci muszą drżyć. Bo jak przyjdzie Boży biskup, to im się ino marzy, żeby powtórzyć Warszawę. Święte prawo Boże jest w Kościele otwarcie przekraczane. Popełnia się grzech usprawiedliwiający go często, przez co zadotyka światło łaski Bożej i Bożej obecności. Ja wam to zawsze mówiłem. O stanie kondycji moralnej duchowieństwa, kiedy góral zgubił portfel. Sąsiad słucha. Chłopie, o co ty się modlisz? Żeby tylko go ksiądz nie znalazł. Usprawiedliwi. Żeby usprawiedliwienia we wszystkim. Do tego doprowadziliśmy całą machinę wewnątrz Kościoła. Głęboko narusza się jedność z powodu silnej opozycji wobec urzędu nauczycielskiego, zwłaszcza wobec papieża. A rana bolesnych rozdarć rozszerza się coraz bardziej. My mamy jeszcze modlitwę i post i z tego się cieszymy. Mamy jeszcze pustelnię, mamy miejsce. Mamy jeszcze eter, który mogą jutro już wyłączyć, ale dzieci, możemy nagrywać kasety, tworzyć rzeczy. Prawdopodobnie w tym tygodniu będę wam o tych rzeczach mówił, rozszerzał, przypominał, abyście wiedzieli, z kim przyjdzie nam w tym roku walczyć. Amen. Thank you.